Cześć, tutaj Kasia z Czerwonego Kolibra. Dzisiaj rozmawiam z Danielem Abratkiewiczem. Jesteśmy w Podolandzie. Podoland, czyli co? Podoland, czyli miejsce zarówno dla pacjenta, jak i dla osoby, która chce się edukować w kierunku podologii. Podoland jako miejsce odpoczynku, relaksu. Podoland jako miejsce bardzo często rozwiązywania poważnych kompleksów związanych ze stopami, bo to jest bardzo ważny aspekt, często też psychologiczny. Podoland przede wszystkim pierwszy wybór specjalistów i pacjentów w tym momencie, myślę, w kraju i w Europie, jeżeli chodzi o edukację, dlatego że zapewniamy najwyższej jakości, jeżeli chodzi o standardy edukacji. Pracujemy na własnych, autorskich, opatentowanych metodach, które są już docenione w zasadzie na całym świecie. Otwierając to miejsce, marzyło mi się zapraszać osoby do gabinetu po to, żeby ich edukować. I kiedyś, myśląc o Podolandzie, myślałem o jednym małym gabinecie, w którym po prostu, o własnym miejscu, w którym mógłbym rozwijać się, ale nie na taką skalę, jak nam się udało osiągnąć z całym zespołem sukces, o którym dziś mówimy. Nie marzyłem o takiej strefie relaksu. Możemy sobie na nią pozwolić. Dla mnie to jest miejsce, które ma wyjątkową atmosferę, a tworzą ją ludzie, którzy mają serce, są oddani, mają pasję, myślą o drugim człowieku, mają olbrzymią empatię, no i jesteśmy na pewno zgranym zespołem i co ja sobie w nich cenię i za każdym razem powtarzam, że bez nich nie ma mnie. I to jest niezwykle istotne, żeby o tym pamiętać, dlatego że cała firma jest postawiona oczywiście na jakimś pomyśle, ale tworzą ją wszyscy ludzie, którzy dochodzą cały czas do zespołu i zajmują się różnymi rzeczami. O Podolandzie mógłbym mówić i mówić, a zacznę jeszcze od tego, bo to jest ciekawe. Jesteśmy w samym sercu Wrocławia dosłownie, ale tutaj mamy Odrę za twoimi plecami. To jest piękne miejsce, jest cisza, spokój. Jesteśmy na odludziu, ale w centrum. Budynek jest z 1910 roku, zabytkowy zresztą, tylko część budynku dziś została zachowana dla wioślarzy i kajakarzy, którzy tutaj gdzieś urzędują, a ta część jest częścią zabytkową z olbrzymim tarasem, jak widzicie, więc możemy połączyć i pracę przy stopach i zapewnić również taką strefę chilloutu, taką letnią recepcję, w której pacjenci mogą odpocząć. Odbywają się tutaj również szkolenia w innych warunkach niż normalnie się to odbywa w innych gabinetach czy innych centrach szkoleniowych. Wykorzystujemy przestrzeń maksymalnie jak możemy. I dla mnie jest niezwykle ważne to, żeby się wyróżnić. Nie będę tego ukrywał, bo jakby lubię się wyróżniać w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo ludzie lubią inne miejsca, jest to interesujące, no ale tak jak powiedziałem, trzeba mieć na to pomysł. Mówimy o szkoleniach, tych szkoleń jest sporo, ale też zajmujecie się zabiegami. Przychodzą do Was pacjenci. Kto może do Was przyjść? Tak naprawdę przychodzą do nas osoby przede wszystkim z problemami paznokci, dłoni i stóp. Przychodzą do nas z problemami różnego rodzaju zmian dermatologicznych, z którymi powinni udać się do dermatologa bardzo często, ale trafiają do nas i mamy na medyczne problemy, niemedyczne rozwiązania i to sobie cenię w podologii. Dodatkowo przychodzą do nas pacjenci, którzy od wielu lat borykają się z problemami paznokci. Jesteśmy specjalistami, którzy mają dwie opatentowane metody na korekcję wrastających paznokci. Jedne są opatentowane w całej Europie, inne na świecie, ale przede wszystkim bazujemy na naszych pomysłach, które zostają doceniane, ale nie dlatego, że są dobrze rozpromowane marketingowo, ale dlatego, że przede wszystkim są skuteczne. A o skuteczność tutaj chodzi. Możemy mówić o wielu rzeczach, że może coś się uda. Nam się udaje i w zasadzie dziś mogę mówić o tym, że nie ma paznokci, z którymi sobie nie poradzimy. Dłużej? Niektóre terapie będą trwały, inne krócej, ale na każde mamy jakiś pomysł. Czyli może do Was przyjść osoba, która ma jakikolwiek problem z paznokciami czy ze stopami, absolutnie, ale też specjalista, który chce się edukować. Jeżeli chodzi o specjalistów, to specjalistów uczymy od podstaw, ale też pracujemy z tymi, którzy pracują już od wielu lat, a chcieliby się doszkolić, chcieliby zaobserwować, jak pracują inni. I mówiąc doszkolić, nawet mam na myśli upewnić, czy dobrze coś robię, czy powinienem coś skorygować lub zaczerpnąć od nas wiedzę i wykorzystać ją u siebie w gabinecie. Bo mamy tu różnego rodzaju formy stażowe, czyli przyjeżdżają do nas specjaliści, którzy chcą upewnić się, czy na pewno podologia jest dla nich, lub tacy specjaliści, którzy pracują na co dzień i raz na pół roku przyjeżdżają, aby odświeżyć wiedzę, złapać naszą energię. Dmuchamy im w żagle i przede wszystkim staramy się inspirować. Ja zawsze stawiam na to, żeby instruktorzy, żeby trenerzy
nie popisywali się przed kursantem swoimi umiejętnościami, ale pokazali, że za chwileczkę po wyjechaniu z Podolandu możesz pracować jak w Podolandzie. I to jest niezwykle istotne. I słyszysz, ptaszki śpiewają i to cenię sobie w tym miejscu, że naprawdę możesz się czuć jak na wakacjach, będąc w pracy i mamy tu wszystko, czego potrzebujemy. Chciałam się właśnie zapytać jeszcze o to, jak szkolicie. Wiem, że to nie są tylko suche wykłady i tylko teoria, tylko te formy szkoleniowe są bardzo zróżnicowane. Dokładnie, dobrze o tym wspomniałaś, ponieważ my szkolimy przede wszystkim praktyków. Jesteśmy praktykami i chcemy praktyków wyszkolić. Oczywiście mamy bloki teoretyczne, które czasami są wystarczające do uzupełnienia wiedzy tej teoretycznej. Niemniej jednak w podologii najważniejsza jest praktyka i skuteczność, bo pacjent nie chce posłuchać, jaki ma problem, tylko chce dostać gotowe rozwiązanie i my je zapewniamy. I tego też uczymy naszych specjalistów, czyli zajęcia są bardzo praktyczne, bardzo manualne, tym bardziej, że metody, którymi pracujemy, mogą być niezwykle skomplikowane dla osób początkujących. Dlatego kładziemy nacisk na to, żeby ta praktyka była na pierwszym miejscu, dopiero później idzie teoria. I za każdym razem też to powtarzam, że żadna szkoła w teorii nie da Ci tego, co może dać Ci lekcja nauki praktycznej, co jest niezwykle ważne w każdym zawodzie, w każdej dziedzinie, a w podologii, czyli z pacjentem, klientem, z żywym organizmem, to jest weryfikowane bardzo szybko. Kim jest Daniel Abratkiewicz? Daniel Abratkiewicz przede wszystkim jest, myślę, bardzo otwartą osobą na nowe znajomości, nowe pomysły, na ludzi. Jestem podologiem, ale mam jeszcze inne pasje. Uwielbiam pracę z rozwiązywaniem problemów wrastających paznokci, ale jestem studentem Szkoły Filmowej w Łodzi również na kierunku organizacja produkcji filmowej i w to sobie też cenię, że ten rozstrzał pasji i zainteresowanie do spory. Myślę, że jestem po prostu takim człowiekiem, który dąży do realizacji swoich celów, marzeń. Mam marzenia, które realizuję i staram się czasami iść pod prąd, pod wiatr, ale dzięki temu myślę, jestem w tym miejscu, w którym jestem. Daniel, ostatnie pytanie. Dlaczego właśnie Podoland? Marzyłem zawsze o tym, żeby można było w jednym miejscu łączyć swoją pasję, pracę, rewelacyjne stosunki towarzyskie. Poprzyjaźnijcie się tutaj, ja znam wasz zespół, widzę jak pracujecie, widzę jak zachowujecie się na szkoleniach. To jest bardzo fajna, ciepła, rodzinna wręcz atmosfera. Dla mnie mój zespół to jest moja rodzina. Szanuję, cenię i bez względu na stanowisko, na obowiązki, każdy jest na tym samym poziomie, każdy jest tak samo wartościową osobą. Dla mnie relacje są ważniejsze niż inne rzeczy i docenianie drugiego człowieka. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć inaczej, bo nie lubię wszystkich. To nie jest tak, że uwielbiam wszystkich. Natomiast w moim zespole rzeczywiście w Podolandzie są ludzie, którzy pracują z pasją i mogą na mnie liczyć, a ja przede wszystkim mogę liczyć na nich. To jest świetna puenta naszej rozmowy. Daniel, bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Się cieszę, że mogę tutaj być i pracować z Wami. Na więcej wywiadów zapraszam na kanał Czerwony Koliber, a także na kanał Podoland. Dokładnie. Dzięki wielkie i do zobaczenia wkrótce. Pa!